Tak wyglądają ostatnie próby w Operze Śląskiej w Bytomiu przed wirtualną premierą nowego spektaklu. Premiera rzekomej ogrodniczki La Finta Giardinera Wolfganga Amadeusza Mozarta odbędzie się w najbliższą sobotę, 23 stycznia. Otóż jest to bardzo rzadko wykonywana opera Mozarta, ale jest to perełka jego twórczości. Przede wszystkim była ta opera grana tylko w języku niemieckim od swojego początku, bo partyturę włoską wraz z libretem włoskim odnaleziono dopiero w ubiegłym stuleciu. To dzieło Mozart napisał, jak miał zaledwie 18 lat. Bardzo interesujące jest to, że reżyser miał taki pomysł na tą operę La Finta Giardiniera. Niezwykły pomysł. Pomysł polegający na tym, że pierwowzorami naszych bohaterów są znani detektywi ze świata teatru, filmu i literatury. I tak moja postać, w którą mam przyjemność się wcielić, postać Serpetty w tej operze, jest wzorowana na sympatycznej starszej pani detektyw, amator. Artyści podkreślają, że przygotowania do premiery w czasie pandemii jest dla nich nowym doświadczeniem. Po pierwsze jest to odległość, jak na pewno Państwo zauważycie na materiale. Orkiestra siedzi na miejscu widowni, są zdemontowane krzesła, więc ciągle walczymy z odległością, ponieważ wszyscy wiemy, że prędkość dźwięku jest troszkę mniejsza niż prędkość światła, więc jest mi o wiele łatwiej wszystko to zgrać z ręką. Natomiast zadaniem solistów jest nie wierzyć swoim uszom. Tytuł miał premierę na deskach Opery Śląskiej już 16 czerwca 2018 roku. Powstał w koprodukcji z Akademią Muzyczną imieniem Karola Szymanowskiego w Katowicach. Rzekoma ogrodniczka Mozarta jest to tytuł idealny w trakcie pandemii, ponieważ na scenie nie wymaga zbyt wielkiej obecności artystów, co pozwala na zachowanie wszystkich obostrzeń sanitarnych. Orkiestra również jest z racji partytury zmniejszona niż do zwykłych operowych spektakli, więc to daje nam możliwość realizacji tego wraz z wszystkimi zaleceniami sanitarnymi. Spektakl będzie można zobaczyć za pośrednictwem platformy VOD. Początek o godzinie 18:00.